proszę Państwa, już mamy 8 listopada 2016 roku. Jesteśmy cały czas w Warszawie, jesteśmy cały czas w Polsce i specjalnie dzisiaj tak troszeczkę podglądałyśmy, co dzieje się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, bo tak jak mówię, że nawet nie poszłam specjalnie na wernisaż do Zachęty, żeby przyjrzeć się jeszcze raz, po raz enty, polskim studentom, którzy wszystko mają tutaj za darmo w Warszawie, w akademiku, no co nieco trzeba opłacić, ale tak, biblioteka za darmo, proszę Państwa, spanie w pufach, no. W Ameryce ciężkie pieniądze, ludzie płacą za studia i nie każdego stać na studiowanie, a tutaj studiują i tak tego w życiu nigdy nie wykorzystają, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi nasze obrotowe radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Kamera, obrotowa, nie ma pracy. Szatniarka dostaje 18 zł, mówiła mi dzisiaj, tu w Polsce, na 2 godziny, 18 zł. Czy 16 nawet, to po 8 zł za godzinę. No, w szpitalu kobieta rodziła na podłodze i umarło jej dziecko. To czyli, że Uniwersytet Warszawski, czyli, że nasz wielki Wigury, studiujesz, żeby zostać lekarką, pielęgniarką i co? 6 osób było w szpitalu wtedy. I nikt nie pomógł. Kobieta rodziła na podłodze, na to co? Który to wiek? Który to wiek, proszę Państwa, jest, no który? Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tutaj w Warszawie, wiecie Państwo, ponieważ Warszawa to 3-milionowa wiocha, ludzie po prostu się nie znają. Tyle trzeba się uczyć, tak jak ta walc, niczym Makryna Mieczysławska, proszę Państwa, mega oszustka wszechczasów, która przez Warszawę autorytarnie przejeżdżała, no i tak samo walc, autorytarnie zwalcowała Warszawę, to znaczy wyciągnęła miliony, miliardy, rozdawała pieniądze, kamienice, nawet jeszcze teraz chciała 200 milionów dla swoich urzędników. Nie dało państwo polskie, nie dało. Nie ma już na rozrzuty. Także ci studenci polscy z polskiej wsi w Polsce tu na dobre 56 w Buwie też muszą się liczyć, że za coś będą płacić. Wielokrotnie w naszym kanale El Mercedes, wielokrotnie prezentowaliśmy Państwu wykłady dla chciwych. Wszystko się potwierdza, wszystko się zgadza, proszę Państwa. Wykłady dla chciwych. Zapraszamy do naszego kanału El Mercedes. 40 tysięcy propozycji mamy dla Państwa edukacyjnych filmów. 40 tysięcy filmów. Serdecznie Państwa zapraszam. Wicepremier Morawiecki dodał, że sprawnie przebiega też proces rozliczania wsparcia udzielonego wnioskodawcom. Tu nastąpił wzrost ze 100 milionów do 8 miliardów złotych. Oczywiście, proszę Państwa, studentom, którzy autorytarnie się podszywają pod jakichś mormonów z USA, to gdzie tam im do mormonów z USA? Jak oni nawet nie wiedzą, co to jest Księga Mormona, czy ani razu w kaplicy nie byli u mormonów, czy na Woli, czy gdziekolwiek by to nie było, bo tam druga gmina jest pod telewizją na Woronicza. Ale przecież to polscy studenci to ani Biblii nie czytali, ani Księgi Mormona nie widzieli. To autorytarne takie to podszywanie się, to jest bezczelność.
No bo im to jeszcze oczywiście, że darujemy tę ich głupotę, bo to jak ma 20-30 lat, no to przecież, proszę Państwa, jeszcze młode, ale Gronkiewicz to oni nie darują. Także dzisiaj mamy już 8 listopada 2016 i znowu w piątek już święto, czyli 4 dni pracują. A ja dzisiaj pracowałam w Buwie na 4 komputerach, 3-4 komputerach i tak mi się dobrze pracowało, że nawet nie pojechałam na wernisaż do Galerii Zachęta, bo podpadła miasto Żerc, Warszawa. Polski, a przy hotelu Wiktoria.